Siemanko, siemaneczko, witam was, elo. Ostatnio prosiłem was na Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam, o wzięcie udziału w takiej ankiecie, której waszym zdaniem było zarzucić jakimś fajnym wyzwankiem, jakimś zadaniem, które dzisiaj sobie zrealizujemy w trakcie tego odcinka. Ogólnie było bardzo dużo takich wyzwań, troszeczkę wymagających wkładu finansowego, więc je sobie zostawię do osobnych w ogóle odcinków. Ja teraz pakuję tu Sixa do fury. Nie będę ukrywał, że ja jestem takim troszeczkę fanem odcinku właśnie takich, gdzie to widzowie mają duży wpływ na to, co będzie się działo w odcinkach. Dlatego zostawcie followka na Instagramie, bo takich odcinków będzie coraz więcej, moi drodzy. Zatem ja nie przedłużam i was jeszcze tylko zaproszę na stronę 5trybike.pl, bo rowery, części, akcesoria i widzimy się na mieście. Chodź, mam fajnego pomysłu, tylko trzeba trochę odśnieżyć. No, tu się odśnieży. Tutaj nie ma lodu pod spodem. Rozpęd taki i tam się wklejamy. Tylko muszę te bałwanki odstawić na dół, bo nie chcę ich oj, ten stracił nogi. Powiem tak, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Widzowie chcieli na flat skok, to ten jest trochę urozmaicony. Mam nadzieję tylko, że amor będzie cały. Ale szybko, kurna. Ej, dobra, nie było źle. Wiem, że mocno nie wyrwałem, ale to był taki, wiesz, bezpieczny skok. Dopiero jak się zjeżdża, to tutaj się odczuwa, że jest stromo, naprawdę. Ale na GoPro pewnie będzie tak płasko. Taki tyci, tyci. That's what she said. Ale ja mam pomysł, chłopie. Wezmę tym piachem, posypię. Nie powiem, jak to wygląda, a mam nadzieję, że zadziała. Oj, w mojej głowie ten plan wyglądał lepiej. Teraz szybciej trochę spróbuję. Ło. Jak poleciał, co jest? O, teraz jest szybko! O kurna! Ty, normalnie wpadłem prawym łokciem w tego krzaka. Widzowie, poszedł jak dzik w sosnę. Ja i moja kominiarka wyglądają jakiegoś kontma na głowie. Jak pierwszy ślad, patrzcie, był tutaj chyba, no to ten jest tutaj, nie? To już jest flat prawie. Albo i to nie jest ten ślad? Ale było szybko, naprawdę, było szybko. Siemano. Bardzo fajna stylówa. Spoczko. Hejka, masz bardzo fajne spodnie. Bardzo fajne spodnie. Proszę bardzo. Dawaj, ale teraz full speed. Dawaj, dawaj! Jadę schodami! Co to ma być za jakiś śnieg? Kurde. Chuj, weźmiemy ręcznie, wejdziemy. Ej, jest grip! A jak się oponki umyją w takim śniegu, w sensie wyczyszczą. Słyszałeś to? Dobrze, że mam dużo powietrza. Ej, tu już jest lód. Nawet widać, że jest lód pod tym śniegiem, ale taka jest cieniutka bardzo warstwa. No, tu już jest lód. Poślizgnęło mnie. Był też challenge, żeby podjechać, jak będzie jakaś budowa, zapytać się, czy możemy pomóc. Jest budowa, możemy podjechać i zapytać, czy coś pomóc. Dobry, będzie to jakaś robota dla nas, czy nie będzie dla nas pracy jakiejś? Byłaby to jakaś praca taka, pomóc coś tam panom? Nie. Nie? Na pewno? No dobra, panowie byli niemili, trochę się zrobiłem taki nieśmiały. Dzień dobry. Tak sobie jadę i patrzę, nie może pan wyjechać? Może jakoś pomożemy, damy radę. Nie próbować, ale... Ważne, żeby tylko się nie ześlizgnął na ten płot, bo będzie lipa. Dawaj, z drugiej strony. O kurde. Może pan też pomoże, co? O, ty poszedł, dawaj. Dobra. Dawaj. Do tyłu trochę, żeby jeszcze raz złapał tego. Do tyłu jeszcze trochę, żeby się rozpędził. No, dobra. Chodź z tymi rowerami, bo jak się rozpędzi i nam przejedzie, to będzie lipa. Dawaj panu. Kurde, ile osób przyszło. Dobra, we czwórkę damy radę. 3, 4.
krawężnikach. Albo jakich krawężnikach? Ale jak on tu wjechał w ogóle? Nie wiem. Mimo wszystko, jako że się zatrzymaliśmy, to myślałem, że chociaż pan podziękuje. Ale no, liczy się to, że pomogliśmy, tak? To jest najważniejsze. Są temperatury minusowe, padał śnieg i Bartek chciał przyjechać na zachodnim. Jesteśmy, nie, tak jesteśmy na zachodnim. Tak sobie pomyślałem. Bierz sanki i tu sobie możesz jeździć. Teraz nie wyrabiam. Nie, no nie wyrabiam cię. Chciałeś przyjechać, to przyjechaliśmy. Tak. A widzowie zadali challenge i wyzwania, to wiesz, trzeba teraz się wywiązać tutaj z obietnicy. Dzisiaj naprawdę jest, widzowie, zimno i zmrożone to wszystko jest. Ale co, myślisz, że stąd? No. Z bęku? No. Z bęku? No dobra, spróbujmy. Tak zróbmy ze trzy próby, co? Próba numer uno. Tutaj jest wszędzie lód. Tutaj. Czekaj, ja ci to wezmę, zasypię jeszcze raz, bo ci w sumie zaśnieżyłem niepotrzebnie. Tu jest ciężko w ogóle podejść, a to dopiero się kręcić. Nie, na to się ślizga. Tutaj daj jeszcze grucha z perspektywy Bartka, to 180. Ale ja też bym stąd spróbował w sumie 1,8 zrobić, wiesz? Ty robisz w lewo czy w prawo ty robisz? W prawo. A, no tak, bo ty masz lewą nogę z przodu. Ej, to było takie pokraste, ale sobie zaliczą. Skoro już jesteśmy przy obrotach, no to 360 jeszcze blatuje od Kuby. Także Bartuś, dawaj teraz z bomby. Mówię ci, że ten styl Kubuleo Deer. Kubuleo Deer, tak. Właśnie chciałem to powiedzieć, ale mi wyprzedziłeś. Na bęku się nie udało, bo tam za dużo lodu. Tu mamy trochę bardziej przystosowanych warunków do trików. Nie, ja i moje mówienie to jest hit. Dobra, jeszcze raz. Ale dzicz, ale dzicz. No dawaj, w dwójkę zrobimy. No ale robisz ze mną. Jak się wywrócić, to razem. Dawaj. O! Siodło pękło? Nie, no gdzie to jest wszystko? Coś strzeliło. Najważniejsze, że myk działa. No byś mi podjechał pod koło. Jest i Kataryniasz Jan. Ty, no ale kulturalnie to jest stare miasto, tutaj wiesz. Bez takich sztyczków. Na zdjęcie z Kataryniasz. Ale super. O kurde. Ale jest tutaj, patrzy. Instagram Kurier Warszawski, 1923 rok. Dobry. Witam. Mogę spróbować z tym zagrać? A to trzeba jakoś tak mocno kręcić? W tą stronę? W tą stronę, tak. O, myślałem, że trzeba ciężej kręcić. Nie, to jest taka przykładna, że było lekko. Lekko i przyjemnie. A jak to się dzieje, że one się zmieniają? Więc tak, kiedy kręcimy korbą, to może ja otworzę. Dobra. Ja to w ogóle podziwiam, że pan tutaj stoi tak w taką zimnicę, bo to jak my jeździmy, to jeszcze się tam rozgrzewamy jakoś, ale tak zimno od nóg strasznie ciągnie. Kiedy kręcimy korbą, aha, poruszamy miechami, wow, obrotowy zamiar jest na posuwisto zwrotnym, dolne miechy pompują powietrze do górnego, w górnym miechu to powietrze jest sprężantem, naciąga jego sprężyna i pod ciśnieniem leci sobie tymi rurkami do skrzyni, która się nazywa wiatrownicą. Pod każdą piszczałką jest zawór na elektromagnesie. Kiedy elektromagnes dostaje sygnał tutaj z tego sterownika, to otwiera zawór i wtedy powietrze wpada do konkretnej piszczałki. Tutaj na tym sterowniku zmieniam melodię, mogę sobie wybrać jakąś piosenkę, tak jak przed chwilą była na dziewiątą. No i teraz potrzeba powietrza. Więc tutaj w tym modelu od prędkości kręcenia nie zależy tempo melodii, bo zazwyczaj w katarynkach, oprócz tego, że pompowało się powietrze, tak jak teraz pompujesz, to jeszcze obracało się mechanizmem, na którym zapisana była melodia, czyli tak jak na przykład... Jak na gramofonie na przykład? Nie, tak jak pozytywce jest na wałku. Pozytywce jest na wałku melodia zapisana poprzez wypustki i ten wałek obracając się, dziękuję uprzejmie, zaczepia o te plaszki pozytywce i one tam drgając grają. W katarynce po prostu zaczepiał o zawory, odnosił je i to rozdzielał to powietrze. To zapraszamy na TikToka, tak? Jak się nazywa TikTok? Kataryniasz Jan. No to zapraszamy, dobra. Dziękuję uprzejmie. Ej, fajnie. Ale ja się spodziewałem takiej, wiesz, opowieści
3-4 zdania. Ale musiałem sobie wszystko analizować po kolei. Ale szczerze myślałem, że tam jakieś takie bardziej takie staroświeckie będzie. A tam elektroniki tyle.